Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w ogrodzie Eden warzywniaku. Pomagałem właścicielce tej posiadłości w prowadzeniu tego warzywniczego części, a więc kopałem ziemię, nawoziłem, zwizualizowałem dobrą energię siewy i tak to teraz po mojej współpracy z tą panią, tak to, a to jest kompostownik. Też nad nim pracowałem, aby pomóc wszystko, tak. Dzisiejsze rozważanie będzie wszystko o wszystkim. Przejdziemy na część ogrodową, ogrodu Eden. Siądę na ławeczce i zacznę rozważaniem nad życiem. Tak można to ująć. Proszę Państwa, niektórzy oglądając moje filmiki SMS-ami lub dzwoniąc do mnie zwracają mi uwagę, że jej się nie podoba. A to mam za długie włosy, niepasujące. A to brak zębów, a to znów atakuje kościół. Przepraszam bardzo, ale to, co się nie podoba w tych filmikach, kiedy oglądają, to jest właśnie ich. Oni sami sobie nie podobają się. To jest ich. Oni to, co widzą i słyszą, to jest ich, nie moje. Ja tylko pokazuję moje wnętrze i mnie się podoba, mało tego, kocham sam siebie, uwielbiam taki, jaki jestem. Ponieważ im się nie podoba, mówią sami sobie, że są pod władaniem ja, egoistycznym ja. Co mają zrobić? Powiedziałem, tylko w sercu, w przestrzeni serca. Ja jestem w przestrzeni serca. A więc dlaczego odpowiadam, powiecie, że też mi się nie podoba to, co do mnie mówią. Nie. Zwracam tylko uwagę, że żeby dalej przestali napiętnowywać mnie, bo to nic dobrego nie daje, tylko utwierdzają się w swoim. To, co oni mają, powinni zajrzeć w przestrzeni swojego serca i tak jak mówiłem, kochać się w sercu, uwielbiać się w sercu. Kocham Cię Maciek, kocham Cię Janek, kocham Cię Heniek, czy kocham Cię Tadeusz, uwielbiam, ale tak szczerze, nie doszukiwać się w samych siebie wad, że jeden jest lepszy od drugiego, nie porównywać się, nie oceniać się. W ten czas ego nie będzie miało na Was wpływu, bo nie może mieć wpływu niższe na wyższe. Tak samo być może dzwonicie do mnie lub SMS-ujecie, a ja nie odbieram telefonu. Nie odbieram, bo niższe nie może mieć kontaktu z wyższym. Jest to niemożliwe. A więc mój telefon nawet nie zapisuje, czy kto dzwoni, czy SMS-uje. Nie ma takiej możliwości. Wyższe na niższe ma wpływ, ale nigdy niższe na wyższe. Dlatego niższe ja nie będzie miało wpływu na jam jest, którym jest jaźnią, bo to niemożliwe. To ja wybrałem tym, kim teraz jestem. I nie ma mowy, nie zmienię się dla Państwa. To jest moje życie, moja droga, mój wybór. Dlaczego? Ponieważ zrozumiałem swoje błędy. Rzeczywistość nauczyła mnie, jak byłem naiwny. Przecież ja niczego nie miałem, bo wszystko naśladowałem. Naśladowałem
przede wszystkim kapłanów, to co mówili, jak się ubierać, jak chodzić. Nie mówili o wartości serca, tylko w czytaniu tak zwanego Pisma Świętego ksiąg, które dla mnie w tej chwili nie mają żadnej wartości, jako wskazówki tak, ale nigdy nie było to Boże Słowo, nie mogło być wypływające z egoizmu. Tak, z egoizmu. To zrozumiałem. Dlaczego? Kilka lat temu wracałem wieczorem z Gdańska, bo tam jeździłem na zaproszenie. W przedziale, w którym siedziałem, jechałem do Działdowa, mieszkałem w ten czas w Działdowie. Jechała pani magister z Działdowa, która mnie dobrze znała, bo z nią współpracowałem i współpracuję nadal. Pomimo, że jestem w Sielcach, współpracuję ze wszystkimi aptekami, ponieważ podsyłam klientów do aptek. Dlaczego podsyłam? Bo sam energia może być za mało. Tak jest nauczony, że tabletek pomoże. A do mnie przychodzi zazwyczaj z ciekawości, a może mi pomoże. No i tak to jest. I siedzimy, rozmawiamy, skąd pan wraca? A mówię, że zakończyłem pracę w Gdańsku, teraz wracam do domu. Jest późno, jestem zmęczony. Mówi, a ja byłam na seminarium farmaceutów w Gdańsku. Ciągnęło się tydzień czasu i po tygodniu wracam tak samo do domu, do Działdowa. Tak sobie rozmawiamy i ona pyta się, duży miał pan pacjentów? No, mówię, było kilkunastu, jak na dwa dni, to dużo. Siedział mężczyzna w jakimś ciemnym ubraniu, nie zauważyłem dokładnie, bo nie świeciliśmy światła, nie zapalaliśmy w wagonie. Mówię, a co pan na to? A on mówi, nie jestem pan, jestem bratem franciszkaninem. Mówi, bywszy na pana, udałbym się do egzorcysty. Proszę państwa, o co chodzi? To mówiła picha. Po prostu zwrócił uwagę, że jest bratem. Czyim bratem? Moim na pewno nie. Egoizm nie może być moim bratem. I proszę sobie wyobrazić, oni kapłani mogą uzdrawiać ludziom, im wolno, ale przeciętny człowiek zjadać chleba nie może, bo zaraz go odsyłają do egzorcyzji. Jak tak można? Czy teraz co mówię jest przeciw Kościołowi? Nie. Przeciw ich pracownikom też nie, tylko zwróciłem uwagę, jak oni są. I tacy ludzie zaczynają mi mówić o miłości, o duchu, którego nie znają ducha. Nie znają, bo jeżeli odprawiają dogmaty, egzorcyzmy i inne rzeczy, to jak mogą znać Boga Wszechmogącego, który jest w tej chwili w parku Eden, który jest we mnie, jest w państwu, tylko co powinniście zrobić, to obudzić się na jego istnienie, że on, a wy to wszystko jedno. To samo jest to jedność. Nie z człowiekiem. Nie mogę się łączyć z istotą, synem człowieczym lub córką człowieczą, bo ich, jak ich poznam, tak, będę tworzył swój świat, ale dopóki ich nie znam, nie mogę. Dlaczego? Bo przejmie ich wartość, a wartością jest to, na co zwracam uwagę, do czego się przywiązuje. Dlatego po pogrzebie czyjemś, na pogrzebie są płacze, rozpacz. Dlaczego? Bo to jedno ze związanych ja odchodzi, martwy. I ludzie nie wiedzą, że odchodzi tylko ciało, zwykłe ciało, zwłoki. Dusza zawsze jest w kreatorze, bo to jest nieśmiertelna istota. A więc jak może umrzeć? A tym bardziej jak można ją do czego odprowadzić? Nawet bytu, który jest wszechobecny, bo ludzie umierają wszędzie, a więc zostawiają
najniższej swoje ja, czyli ego, i egzorcyści nazywają to bitami, duszą. Nie, to nie jest dusza, to materia. I materia żyje w materii, bo rozum logiczny, dual, ja, jest wszędzie. A więc gdzie takiego byt można odprowadzić? Przecież nie ma innej możliwości, tylko musi być. I z mego punktu widzenia, z tego co przeżyłem, to kłamstwo, nic więcej. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego monologu. Dziękuję, do widzenia, dobrego dnia.